Teresa Lipowska większości młodego pokolenia kojarzy się głównie z rolą Barbary Mostowiak w M jak Miłość. Jej filmografia jest jednak o wiele bogatsza i sięga jeszcze lat 50. ubiegłego wieku. Aktorka w trakcie swojej kariery zachwycała widzów nie tylko talentem, ale także urodą. Sprawdźcie, jak wyglądała ponad pół wieku temu. Tak wyglądała młodziutka Teresa Lipowska. Teresa Lipowska dziś należy do grona najbardziej cenionych polskich aktorek. Choć obecnie kojarzona jest ona głównie przez pryzmat roli Barbary Mostowiak w M jak Miłość, gdzie występuje od jednego. Odcinka, to artystka może pochwalić się wyjątkowo bogatą filmografią. Jej początki sięgają już 1950 roku, kiedy to jako 13-latka wystąpiła w filmie Pierwszy start Leonarda Buczkowskiego. Z czasem reżyserzy zaczęli wręcz się bić o Teresę Lipowską. Aktorka zachwycała bowiem widzów nie tylko talentem, ale i urodą. Z czasem doceniono również jej zdolności wokalne i emisyjne głosu. Aktorka zaczęła być zatrudniana jako aktorka dubbingowa oraz występowała w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Łącznie w jej filmografii można znaleźć grubo ponad 100 pozycji, na które składają się zarówno role teatralne, filmowe, serialowe i dubbingowe. Jan Machulski i Teresa Lipowska w przedstawieniu Teatru Telewizji, Dwie Wdowy, 1967 rok. W 2007 roku Teresa Lipowska obchodziła jubileusz 50 lat pracy zawodowej na scenie podczas benefisu w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Mimo, iż aktorka ma dziś 86 lat, to ani myśli rezygnować z aktorstwa. Co więcej, mimo tak obfitej w rolę kariery zawodowej, Teresa Lipowska nadal nie jest spełniona jako aktorka. Chciałaby jeszcze mieć okazję do tego, aby zagrać przynajmniej jedną nową rolę, ambitny człowiek nigdy nie czuje się spełnionym do końca. Jeszcze są rzeczy, które chciałabym na pewno zrobić. Wspaniale byłoby zagrać jakąś rolę dojrzałej kobiety, ciekawej psychologicznie, w filmie lub teatrze. Ech, szkoda, że brakuje ról dla starszych kobiet, wyznała swego czasu Teresa Lipowska w rozmowie z polską agencją prasową.